Korzystając z usług oferowanych w internecie, pamiętać musimy o tym, że mniej albo bardziej świadomie zostawiamy w nim ślady swojej działalności, w tym również informacje o sobie. Te informacje mogą być wykorzystywane do profilowania, w tym do tworzenia profili predykcyjnych. Profilowanie oznacza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych. Polega ono na wykorzystywaniu nie tylko danych osobowych, polega na wykorzystywaniu informacji do analizy zachowań, odnosi się do pewnych aspektów charakteryzujących, odnoszących się do działalności człowieka i do osoby fizycznej. Grozi ono i może rodzić niebezpieczeństwo dużego wchodzenia w prywatność, duże zagrożenie dla prywatności, zwłaszcza jeżeli jest to profilowanie predykcyjne, bowiem w działalności biznesowej modele predykcyjne mogą być wykorzystywane do tworzenia na podstawie analizy algorytmów, na podstawie analizy danych, do tworzenia profili, które nie zawsze muszą odpowiadać rzeczywistej sytuacji, do tworzenia profili człowieka. Takie zagrożenia mogą oczywiście mieć różną postać, od drobnych zagrożeń dla prywatności do poważnych. Tutaj tytułem przykładu można powiedzieć o zagrożeniach, które polegają na tworzeniu reklam i kierowaniu reklam do osób, które nie są w ogóle zainteresowane proponowaną im usługą czy towarem, ale również może okazać się i może zdarzyć się sytuacja, w której na podstawie automatycznego przetwarzania danych zostanie odrzucony wniosek kredytowy złożony drogą elektroniczną, ponieważ okaże się, że klient nie jest klientem wiarygodnym. To wszystko powoduje, że europejskie rozporządzenie, ogólne rozporządzenie ochronie danych osobowych przewiduje i wprowadza ograniczenia automatycznego przetwarzania danych, w tym profilowania, w sytuacji, kiedy miałoby to wpływać na prawa osób, które korzystają z internetu.